tym przegrywamy z IFK Helsinku, ale wstydu na pewno nie było, bo byliście równorzędnym rywalem dla zespołu z Finlandii i na pewno nie ma się czego wstydzić, bo zostawiliście charakter i serce na lodzie. No na pewno. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu, bo rywal jest z najwyższej półki europejskiej. Wydaje mi się, że no nie odstawaliśmy na pewno sercem i zaangażowaniem. Widać, że może troszeczkę byliśmy wolniejsi, troszeczkę gorsze wyszkolenie techniczne, ale wydaje mi się, że sercem bardziej chcieliśmy i naprawdę od pierwszej minuty wierzyliśmy w to zwycięstwo. Niestety kilka takich niepotrzebnych błędów w defensywie, pogubiliśmy się, no i na takim poziomie rywal to bezwzględnie wykorzystuje. To, o czym mówiliśmy przed meczem, czyli niełapanie głupich kar, tutaj to było chyba kluczowe, aczkolwiek mam takie wrażenie, że IFK Helsinki w pierwszej tercji trochę was zlekceważyły. Może nie do końca zlekceważyły, na pewno spodziewały się może troszeczkę lżejszego meczu, ale wydaje mi się, że wysoko postawiliśmy poprzeczkę i dobrze zagraliśmy w przewagach, to bardzo cieszy, bo na takim poziomie to jest bardzo ważne. Dwie bramki strzelone w przewadze, złapaliśmy kontakt, nawet prowadziliśmy. No, wydaje mi się, że właśnie musimy wyrzucić przed następnym meczem takie mankamenty, jak właśnie straty w tercji defensywnej, bo to głównie przez nie, gdzieś krążek niewybity, gdzieś krążek przeskoczył i zostało u nas tercji i zawodnicy z Helsinek, no na takim światowym poziomie oni takich rzeczy nie marnują. Kondycyjnie na pewno nie odstawaliście, bo w zasadzie od pierwszej tercji mocno gdzieś tam usiedliście na rywala i nawet w tej trzeciej tercji mieliście swoje sytuacje. Tak, wydaje mi się, że fizycznie i kondycyjnie byliśmy dobrze przygotowani. Wydaje mi się, że do tej 60 minuty toczyliśmy równorzędny pojedynek, jeśli chodzi o siły. No to prosimy w takim razie taką sportową ocenę meczu, no bo to był kolejny twój pojedynek w Lidze Mistrzów. Miałeś okazję grać przez dwa sezony z Krakowią w Lidze Mistrzów. Jak bardzo tylko różni jedno. Ten mecz od tych poprzednich z Krakowią? Tylko jedno grałem ostatnio, ale właśnie ten sami team, Helsinki, bardzo dobry team, szybki. Ja myślę, że kibice widzieli bardzo dobry mecz, bardzo szybki. Wszyscy, cały zespół zagrał bardzo dobrze. Myślę, że te dwie trzecinki, bardzo dobry mecz i szkoda, no. Szkoda. A porównując tych partnerów z Krakowi z ubiegłego roku, no, a kolegów z Tychów dzisiaj, jak ci się grało? Zdecydowanie lepiej tutaj? No to ciężko powiedzieć, to nie można tak mówić, bo to naprawdę... Jak pan widział, aj ostatni sezon te wyniki nie były złe, po prostu tam były dobre wyniki, ale tak zrobiliśmy to samo dzisiaj, dobry wynik zagraliśmy, ale szkoda, brakowało nie wiele do tego, abyśmy zdobyli punkt. Przez 50 minut graliście jak równy z równym, tak? Ta końcówka wam nie wyszła, co się stało, co zawiodło? Ciężko powiedzieć, no to oni wykorzystali po prostu tam szybką kontrę i dali bramku, no i już jak było o dwie, no to już jest bardzo ciężko z takim teamem. No.